Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście już jesteśmy w bazie, to też wynika z poprzedniego odcinka. I co kupiła Strayle? Bardziej śmierdzący owoc świata, czyli durian. I ja też go lubię, więc zaraz zjem. Słuchajcie, pora deszczowa, więc nie ma się co dziwić, ale widać, że tam mocna burza idzie z tamtej strony, niebo czarne. Stefan tam śpi na wierzchu, teraz go zmoczy. Co? Tam jest akcja. No i do tego wichura się widzę, już szykuję. Niestety nie ma tak dobrze. Za prąd $110 amerykańskich. I do tego jeszcze woda. Woda 6. No i już pada, ulewa. Słuchajcie, chleb gotowy z serem, 4 jajka. To będzie jajecznica na takiej słoni na boczku. Słuchajcie, i tak dziś wygląda profesjonalna jajecznica prezesa na boczku i słoninie. Tutaj kawałek chleba, 4 jajka, szczypiorek, sól, zaraz jeszcze pieprz wejdzie i można jeść. Po jajecznicy jeszcze takie kanapeczki na dojedzenie. Dobra, słuchajcie, zmyłem chodnik szczotką, woda z płynem, a jutro będę wędził boczek, to zobaczycie. To jeszcze na tym odcinku oczywiście. A na wieczór Strayle zrobiła sobie frytki. Witam dnia kolejnego, to już grandzą. Strayle była na jakichś zakupach, a ja zaraz się biorę za wędzenie. Idę na górę po wiórki. Jeszcze kiedyś z Chin sobie sprowadziłem wiórki drzew owocowych. Tak jak w Polsce. Odpalamy funkcję wędzenia, czyli tutaj rozpalę w tej komorze, a tu będzie się wędziło. Dobra, słuchajcie, tu mam wiórki, już nie pamiętam jakie to kupowałem wiórki. Tutaj rozpalamy ten pojemnik, tak? Idę przynieść, bo kratki były myte tu na górę, takie kratki. Tu mam normalnie, tu będzie szło powietrze. Dobra, kratki mamy umyte. Boczek mam tutaj. To są... No, zaraz wam pokażę wszystko. Wiecie co? Mam po pierwsze za małą deskę. Te kieszenie się pootwierały trochę. Tutaj są wrzucone czosnki wszędzie. Za małą deskę i ten grill też za mały, żeby taki jeden boczek wrzucić. Więc będę musiał to na 3 kawałki przeciąć. To i tak za duże, nie? To trzeba na 3 kawałki przeciąć. Dobra, ja to sobie pociąłem na 6 kawałków i będziemy wędzić. Ale nisko już zrobione, na to wiórki idą. No i dobra. Mamy. Ja już nie pamiętam jakie to są, bo tam były i bukowe, i śliwka, i gruszka, i jabłko. No i dobra, ja już zasypałem to palenisko, to zaczęło dymić. A więc tą kuwetę, tutaj ciąg jest, bo to jest otwarte, tam jest połączone. Czyli jak tu zamkniemy, to dym będzie szedł stąd. A jak to zamkniemy i otworzymy komin, to dym będzie przechodził, o widzicie, stamtąd. Przez całą tą tutaj, przez część, tak? No i tu się nam będzie ładnie wędzić. To do dzieła. To nie jest takie typowe jak w Polsce wędzenie na zimno piękną wędzarnią. To powinno być na hakach powieszone, nie dotykać, ale tak też można. Dobra, także zaraz zamykam. To jeszcze przebitki trzeba zrobić. A sąsiad tam dzisiaj czyszczą swoje grille. To już jak mamy taki materiał o wędzeniu, to i takie sprawy na pal nabijane, na ruszt. I na tym grillu to będzie to porządny grill. No ci co oglądają moje filmy na bieżąco, to widzieli. Później to jest na to jeszcze nabijane. No i można kręcić taką korbą. Tu macie te rynienki do tego. O, w ten sposób. Teraz jeszcze płukanie świniaka, a u nas się dymi. A Strayle jedzie gdzieś, nie wiem gdzie. No w zakupy. A Strayle była po zakupy. Oczywiście swoje kmerskie, sałatki, grille i taki
bułka z czymś. O, i teraz malują tego prosiaka jakimiś sosikami, prawda? No, dorzuciłem biurków. Dziejesz. I kolejne przygotowują. Tuszę. Laura się ładnie dymi cały czas. Elegancko, tak jak trzeba. Powolutku. Tutaj mam lekko uchylone, żeby powietrze dochodziło, żeby to się za szybko nie spalało. Astrejwie zaczyna gotować zupę. Oczywiście na grillu. A żeby zrobić zupę, wpierw trzeba troszeczkę opalić trawę cytrynową, cebulę i inne przyprawy. No i później to się na tym będzie gotować. A dzisiaj wieczorem zrobimy live'a. Tylko później. Powiedzmy o godzinie 20 czasu polskiego. Ja idę teraz zobaczyć, co tam z tyłu. Z tyłu się jakaś hala pobudowała. I nie wiem, czy tam będzie sklepik, restauracja, magazyn. Co oni tam kombinuje? Sąsiad. Trzeba sprawdzić. To jest tu za nami taka hala. O. Nie chcę tak filmować, bo tam rodzinka jest. Nie wiem, czy oni sobie mieszkanie tu zrobili. Nie wiem, nie mam pojęcia. A jak już tyle przeszedłem, to przejdziemy się dookoła. Trzeba kroki robić. Palmy. A tutaj mają bazę street foodową. I też takich garażów tutaj trochę mieszkają. Ten budynek już się ładnie wykańcza, że tak powiem. Będzie, nie wiem, to będzie może rynek tutaj taki w środku pomiędzy shophouse'ami, a to szef, kurczę, osiedla. Kogut się wbił na górę ciężarówki. No i dobra, kółko zrobiłem. A u hurtownika niby coś się miało dziać, później zamknęli bardzo szybko. Coś niby mu tam przywożą, coś tam niby jest, ale do końca nie wiadomo co. Co on tu zrobił? Wejście teraz. Czyli nie ma nic. No i nasze wejście. Także buzujemy na dwa miejsca. Tutaj. Tutaj. Tutaj znowu była na zakupach. Między innymi kupiła wieprzowinę. Teraz będzie zmiana garków. A ja sobie zrobiłem jajka na miękko. Mam nadzieję, że ruszy. Na zewnątrz ok, zobaczymy jak w środku. W środku też ok, żółtko, płynne. Tak to się robi. I tu drugie elegancko, żeby nie było, że pierwsze się tylko udało. A oto żarcie przygotowane dla Stefana. Ryż, jajko i mięcho. Także strajnie wykorzystuję garnek, który miałem ja wykorzystać do parzenia tego boczku, więc go podpiekę. To jest zresztą dobry sposób, jeżeli robimy wędzenie na gorąco, tak jak tutaj. Tutaj wskazówka termometra co jakiś czas się lekko odchyla, ale to i tak nam nic nie pokaże, bo po pierwsze zaczyna się od 150, no to takiej temperatury to na pewno nie mamy, może przy podpiekaniu będzie, a poza tym sonda jest tutaj, tak? Sonda jest tutaj, o, tu, z tyłu, no nieważne, na tej wysokości, to tu się mocniej podpieka, ja je przekładałem przed chwilą, a tu zimniej, nie? No bo ten, tutaj mamy tą komorę żarzącą się. Szatany. O, gościu z większym towarem jedzie. Stefan w krzakach. A zaraz wejdą do zupy ziemniory i jeszcze taki, no i inny rodzaj takiej cukinii. No, a wewnątrz mamy kości wołowe, tą cebulę, trawę cytrynową, czosnek. Tyle znowu było na zakupach. Co tam mamy? Jajka? Bonman, jajka, po kmersku i dwa sosy. O, takie lokalne, azjatyckie sosy. Dobra, strzelaj dalej działa. Już sobie nawet coś tam wyciągnęła. Coś takiej, trochę z tej zupy. Trochę sobie coś kupiła, widzę.
te kulki to sobie kupiła, ten wywar z zupy, jakieś warzywka, niech sobie działa. O, moje już wędzenie wygasło, więc zaraz zrobimy dopiekanie. No dobra, to zaczynamy dopiekanie. Węgle już rozżarzone, można je lekko porozkładać. Słuchajcie, trochę zaczęło nam padać. Strojnie cały czas swoje tutaj robi. A ja sobie powolutku dopiekam na małych ogniach boczek. Swoje zabrała, nie je, ale pilnuje. Wie co, raz na kiedyś, ten to wszystko wlata. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj live o godzinie 20 czasu polskiego. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.